człowiek jako istota myśląca potrafił podjąć decyzję. I człowiek podejmuje decyzję pod wpływem różnych czynników. Te czynniki u człowieka są bardzo różne i są wielorakie. I czynnikiem, który wpływa na decyzję, jest rozum. Oczywiście rozum, my rozumiemy, co robimy. Czasami podejmujemy decyzje pod wpływem emocji. Emocje też wpływają na nasze decyzje. Na nasze decyzje wpływają też przyzwyczajenia, że akurat podejmujemy taką, a nie inną decyzję, że akurat pijemy ten napój, a nie inny, bo się przyzwyczailiśmy. Na nasze decyzje wpływają również hormony różnego rodzaju. Jakie nie będę tu wymieniał, ale panowie na pewno się orientujecie, jakie hormony na was wpływają, a szczególnie jeden. Na nasze decyzje mają wpływ również nasze stany, czyli zupełnie inaczej i zupełnie inne decyzje podejmuję w stanie, gdy jestem zakochany, a zupełnie inne decyzje podejmuję w stanie, gdy jestem pijany. I kochani ludzie, są przekonani, że my podejmujemy decyzje przede wszystkim, bo jesteśmy ludźmi myślącymi, pod wpływem rozumu. Nic bardziej mylnego. Praktycznie nigdy nie podejmujemy decyzji pod wpływem rozumu. Podejmujemy decyzje pod wpływem zupełnie różnych czynników. Kochani, i dlatego informuję was, dobrze jest zadbać o te pozostałe czynniki, żeby podejmować właściwe decyzje. Przede wszystkim dlatego, gdyż te właściwe decyzje, właściwe w przyszłości, to dobrze, żeby były podjęte pod wpływem świetnego nastroju, dobrego humoru. I to będą dużo lepsze decyzje niż podejmowane pod wpływem smutku, rozpaczy, załamania. I dlatego, kochani, rozum to my mamy tylko po to, żeby potem sobie wyjaśnić, że podjęliśmy właściwą, słuszną i jedyną decyzję. I dlatego, kochani, przede wszystkim należy zadbać o swój humor, aby podejmować nie tylko decyzje fajne, ale i radosne. I żeby to podejmowanie decyzji było również procesem dającym radość. I dlatego, kochani, życzę wam, abyście te decyzje, które podejmiecie w swoim życiu, były decyzjami radosnymi, a potem przemyślcie i zastanówcie się, jak bardzo ja mam rację.